Witam ponownie. Ahoj. Rocznik 9-8 i młodsze juniorki w czerwonych strojach. Basket Klub Pardubice, Republika Czeska, Champion z Miszczynie, co tu dużo gadać. W strojach granatowych, zespół z Pruszkowa. Jak powiedział trener, dopiero się uczą. Tylko, że muszą się uczyć na takim doskonałym zespole. No. Na tablicy 37-18, czyli jeszcze raz tyle zdobyli Czeszki. Czesi lepsi, no to tu dużo będzie gadał, nie? Ale zrobimy taki filmik. Zrobimy taki filmik pięciominutowy. Kucyk, no nie do dobrej ukłonie, no. Ja mam często przyjemność z Pardubicami się widzieć, bo ich chłopcy przyjeżdżają do Polski, do Katowic na turnieje. I teraz dziewczyny i ekstra klasa w Pardubicach. Chyba koszykarskie miasto, chyba że tam jest służba coś. I love you, hey! A wy się te koszulki dostali od swoich dzieci, albo kupili? Kupili. Po ile? Skolko? Ciężkie złoty, ciężkie złoty. Czaskie korony czeskie chyba. A ciężkie złoty, ciężkie złotówki. I tak dawno chłopcy z Pruszkowa na Mistrzostwach Polski robili, można powiedzieć, furory, bo walczyli naprawdę bardzo dobrze czwarte miejsce, a nikt nie za bardzo na nich liczył. 9-9 chłopaki, to niektóra tu ma chyba swojego, nie? Miała w tym, bo nie chodzicie z nimi? Z kim? To pozdrów go od Zibiego, wiesz? Pozdrów go od Zibiego. Dobrze, Karol. Dobrze. Łapie go. Trzeba to złapać, Gosia. Gosia? O co taki fakt? Na nogę. 4 minuty niespełna do końca. 30 punktów do odrobienia. W baskiecie jest wszystko możliwe. Dobry defense, trójeczka i to się da. Czesi by powiedzieli, to się nie da. A my mówimy, że to się da. Dawaj, defense! Ręka, dobrze. Za cieszy. Nogi. Takiego pika chciał zagrać, ale patrz jak panie kryją we dwie. Potrafią i walczą dziewczyny. Wołomin Pruszków to nie tylko mafia, ale także koszykówka. Chyba przerwa na żądanie. Już też pomału by dokończył ten filmik. Jeszcze posłucham tutaj trenera, co mówi. Bo co mówi, jak jest taktyka. Taktyka, no.